Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Motorsport, motoprzygoda, Paweł Wójtowicz jest z nami. Dzień dobry, Paweł. Witam serdecznie. Sezon się rozpoczął, to są wyścigi górskie, proszę Państwa. Ja przypomnę, że Paweł jest mistrzem Polski w RWD i w klasie drugiej B. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do tego, co już się dzieje, bo sezon, wbrew pozorom, mimo że były to dwa wyścigi, Paweł, nabrał rumieńców. Nieudany sezon, nieudany początek, jesteś zdenerwowany, jesteś zły, dlaczego? Opowiedz, co się dzieje. Za dużo powiedziane, zły, zdenerwowany. To jest motorsport, takie no rzeczy ale, się no zdarzają. Ale, tak, no, może być lekko jakoś rozczarowany, tak jak mówisz. No tak. Ja pojechałem do tej pory dwa weekendy wyścigowe i jeden pierwszy mi się nie udało skończyć auta. Więc odbyła się lekcja w Załużu, w której na miejscu byłem. Ekipa, która miała auto dostarczyć, auto nie udało się w nocy złożyć, więc podwójne rozczarowanie. Na Magurę auto było już wstępnie gotowe. No ale jeden wyścig masz plecy, za sobą. Masz weekend, dwa wyścigi, to są dwa wyścigi, sobota, a nawet, wyścigi, a, bo tak, wyścigi, dwie eliminacje. Tak, dwie eliminacje. Więc tu już może być dwie eliminacje w plecy. Kolejny wyścig Magura, wyszło dużo usterek, chorób wieku, jak to się mówi, dziecięcego w aucie. Owszem, no, człowiek chciał zrobić wszystko. Pojedyncze przyjazdy, coś tam, jakieś błyski były, ale tempa na jakieś fajne osiągnięcia, powtórzenie sukcesu z zeszłego roku brakowało. Staraliśmy się, było mało czasu, staraliśmy się na kolejny wyścig, kolejną eliminację Czarnogórę wyeliminować wszelkie te nieprawidłowości przy aucie. Część się udało, część wyszło nowych usterek, nowa ekipa, chłopaki też się uczą dopiero auta, więc no jest tego dużo, dzieje się. No dobrze, Magura. Ale tak jak mówię, to jest motorsport. Dobrze, przybliżamy wyścigi górskie. Magura, trasa, jaka jest długa? To jest niecałe 4 km, jedna z krótszych tras. Magura, bardzo fajna trasa, połączenie dwóch prostych, dość szybkich, z bardzo fajno technicznymi odcinkami, z przejściami takimi przy dużych prędkościach. Mimo że tam nigdy nie udało mi się odczarować tej Magury, trzy razy tam byłem, do tej pory to jeden z wyścigów, na których rzadziej jechałem. Na żaden wysiłek nie odniosłem sukcesu, ale sama trasa bardzo mi leży. Lubię tam być, lubię tam się ścigać. No, mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się oczarować i w końcu będzie co świętować. Gdyby ktoś chciał się wybrać na wyścigi górskie Magura Gorlice. Zapraszamy. Tak. A teraz Czarna Góra, trasa? Trasa całkowicie inna, inna specyfika trasy. Ciekawostką jest to, że nasze pitlane boksy mamy w połowie trasy, tak jakby. Połowa zawodników może na żywo obserwować kolegów, którzy jadą. Na start zjeżdżamy połowa stawki zjeżdża i połowa stawki jedzie pod górę. Jak ta połowa skończy, dopiero druga grupa zaczyna. Coś innego, co więcej, jedziemy, zaczynamy w lesie, kończymy, może powiedzieć, w górach. Taki fajny efekt, nie? Zaczynasz, jedziesz na dole, a kończysz na polanach takich. No to coś innego. Trasa chyba jeszcze bardziej techniczna niż Magura. Długość? Jest, długość też, z tych krótszych. To są dwie chyba najkrótsze trasy w kalendarzu. Nie, no Sopot jest najkrótszy, przepraszam. Ale Czarna Góra jest taką trasą też techniczną. Są dosyć specyficzne patelnie, które zdecydowanie pomaga z tych patelni pod górę mocnych się napędzi, to trzeba mieć bardzo szczepność, z czym jest problem w aucie tylnym napędowym, tak jak u mnie w Porsche. Porsche 944, dodajmy, bo to jest ważne. Tak jest. No ale tutaj tak samo, tak jak powiedziałem, też zmagaliśmy się z kolejnymi usterkami. Mam nadzieję, że następnym wyścigu Limanowa za tydzień będzie fajnie. Długość 5,5? Tak, jest długa, chyba najszybsza u nas trasa w naszym kalendarzu polskim. Jest łączona eliminacja z eliminacją Mistrzostw Europy. W tym roku też się zgłosiłem i do polskich GSMP, zgłosiłem się do Mistrzostw Europy, no więc będzie się działo. No to proszę Państwa, to jest naprawdę bardzo ciekawy temat, który jeżeli jesteście gdzieś w okolicy Limanowej, w górach, na południu naszego kraju, no to bardzo Was proszę, zobaczcie, obejrzcie ten wyścig górski, bo to są wrażenia niesamowite, przejazdy bardzo szybkie. Tak. I przyjeżdża elita do Limanowej, tak. Trzeba przyznać, elita. Tak, elita europejska, tak. W wyścigach górskich nie ma mistrzostw świata, no europejska liga jest jedną z najsilniejszych, więc można powiedzieć, że najszybsi górale, tak. Czy zrobisz ten samochód, czy zrobisz to Porsche, proszę Państwa, to jest takie Porsche, mówimy Porsche, ale to jest jedyny model Porsche, no nie wiem czy jedyny, ale ja nie widziałem drugiego,
No być może jest, już tak sobie myślę, że ma światła podnoszone automatycznie. Tak, no ta linia modelowa miała jednak się dokładnie podnoszone. Pytanie o te usterki, bo trochę mnie zmartwiłeś, Paweł. No jesteś tutaj tak jakby nie było, nie po raz pierwszy w programie. No więc powiedz co, uszczelka, tłoki? Nie, sam słupek silnika jest dość pancernie zbudowany. Bardziej ostry, walczymy z osprzętem, walczymy z większą mocą. Wiadomo, wszyscy się zbroimy. Ale chodzi o silnik, nie o ustawienia? Silnik, bardziej silnik ustawienia silnika, powiedzmy tak, jakieś tam tematy układów wydechowych, kolektorów, sprężarek. No generalnie jest coraz bliżej. To jest trochę roboty przy tym. Jest coraz bliżej, jestem pełen dobrych nastrojów przed Limanową. Twój uśmiech może poświadczyć tylko jeden temat, że jeszcze zawalczysz, broniąc w tym sezonie tytułu mistrza kraju. Na pewno znam z siebie wszystko. Obronisz? Bo dwa wyścigi minus. Jak jest regulamin? Generalnie. Czy ten najgorszy wyścig, najsłabszy, się tak, odrzuca? Tak. Ten najsłabszy dwie eliminacje w sezonie, ale sezon jest pełny, są wykreślane. No to jeden nie startowałeś, dwie usterki. No, dwie. Mamy jeszcze tak, Limanową, Sopot, Banowce. Potem jest, i rzeczywiście, Korczyno kończymy, bo odwołany jest... Bezinok Baba w tym roku nam odwołali. Ładna Bezinok. Super trasa. Słowacy nie zdążyli tam z tego, z takich informacji wylać nowego asfaltu i federacja nie dopuściła. Starczy ci na obronę tytułu? Przeciwnicy pozwolą? Kogo obawiasz się najbardziej? Ktoś doszedł w tym roku? Doszedł, tak. Mamy fajną ekipę, tak jak w zeszłym roku opowiadaliśmy, Rysiek Grzeszczyński i Mariusz Biały. Walczyliśmy bardzo, bardzo równo, tam ułamki sekund. Teraz doszedł jeszcze kolega Madziara. No szybcy, wszyscy są szybcy, wszyscy troszeczkę przyspieszyli. Ja też mam nadzieję, że już teraz będziemy jak równym walczyli od następnego wyścigu. Madziara ma jakieś doświadczenie chyba. Tak, Madziara jeździ w Poznaniu, na pewno go poznałeś. I ojca, no to... z dwóch, ojciec z synem. Dokładnie. Tak. A to się będę prawdopodobnie z nimi widział. Tak, dokładnie. Świetnie. Znasz ojciec Subaru jeździ od lat. Doświadczeni zawodnicy. Tak, ale to też znamy się od lat, więc będzie walka. Mam nadzieję, że będzie walka. Firma, która ci przygotowuje jesteś już w pełen nadziei, że na Limanową będzie super. Mianowicie, Limanowa jest bardzo wymagająca, jak powiedziałeś, najdłuższy, ale kiedy będą treningi, kiedy spróbujesz ten samochód? Przecież musisz go objechać. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się coś spróbować jeszcze jakieś, chociażby na parę godzin na toru w Łęży wynająć. Bo tym samochodem nie możesz w Limanowej jechać. Jeżeli nie, no to będziemy testowali na zapoznawczych przed wyścigiem. No tak, ale nie możesz tym Porsche wyjechać przed wyścigiem zapoznawczym. Nie, ale zapoznawcze te trzy, wiesz, poranne. No, oficjalne treningowe. Tak. No nielegalne nie można jechać, jak mówisz. Czyli nie będziesz miał za dużo czasu do przygotowania. No to wszystko, wiesz, no... Bo to już jest, się dzieje już. Sezon trwa, w górach. Limanowa jest kiedy? Za tydzień. No teraz, tak. Sezon jest w górach bardzo skondensowany. Zaczynamy z końca maja, kończymy końcem września. Trzeba tych 9 weekendów w tym czasie oblecieć. To dzieje się. Będziesz miał czas na urlop z rodziną, czy nie w tym sezonie? Bo jeżeli mówimy o tobie, no to mówisz tak, rodzina... A nie, już byłeś z rodziną. W urlopie. Przewidziałem to ze względu na harmonogram. Ale też fajnie właśnie zrobiliśmy swoje rodzinnie. Pojechaliśmy na Czarną Górę rodzinnie właśnie całe ekipą z dziećmi, spędziła rodzina fajnie czas właśnie w boksach, tam obserwując wyścig. W jednym momencie nawet to mówię takie straszną chwilę, bo dochodzili z hotelu i czerwona flaga, że wypadek. Poleciała córka zapytać się stewarda, co się stało. Mówi, że Porsche wydachowało. Wtedy. Córka rozpacz, ale na szczęście. Ale to nie szkoda, na szczęście to nie ja, szkoda oczywiście kolegi, bo Porsche bardzo mocno zniszczył. Na szczęście mu nic się nie stało, to najważniejsze jest zdrowie. Dokładnie. Więc Porsche się odbuduje. Ale takie, mówię, spędziliśmy tam czas rodzinnie, bardzo fajnie, dzieciakom też się podobało. No i później był czas stamtąd uciec już na ten taki zasłużony urlop. Wracając do tematu, to, że jesteś w wyścigach górskich, to nie jest tak zupełnie, nie wziął się znikąd. Po prostu uwielbiałeś motoryzację od zawsze. Tak, zgadza się. Nawet w twojej tradycji rodzinnej, tak, zgadza się. No tak to się, proszę państwa, układa. Jeżeli mówimy o wyścigach górskich, no to powiedzmy sobie o tej atmosferze, bo to mnie najbardziej interesuje. To jest coś, co mogę powiedzieć tak, nie da się porównać z żadnym innym sportem. Nie, wiem. Mnie to się kojarzy trochę z wyścigiem kolarskim, pokoju. Dobre spostrzeżenie, tak. No, nie myślałem o tym. Tak. Kiedyś
jak ludzie na trasie stali, wyczekiwali i tylko te głowy im tak latały. Jak spojrzałeś na 100 kibiców przy drodze, to wszyscy idealnie tak patrzą. To było coś pięknego. Więc to jest ten klimat. Gdyby ktoś chciał to zobaczyć, ale dobrze mówię. Dobre porównanie. Wiesz co, nigdy o tym tak nie pomyślałem, ale masz rację. To jest to tak, że powiedzmy, dla kibiców. Są strefy bezpieczeństwa. Jak jedziemy pod górę, właśnie. Idzie wyścig, są strefy bezpieczeństwa oznaczone przez sędziów, sędziów do spraw bezpieczeństwa, zabezpieczenia trasy. I w tym momencie oni muszą być trochę odsunięci od nas. Ale tych kibiców naprawdę widać. Jadąc trasą widać ich, a najbardziej widać, i to jest najciekawsze, zjeżdżamy w dół. Grupą zjeżdża, powiedzmy, cała nasza kawalkada aut. Kibice wtedy mają prawo, mogą wyjść na trasę, przybijane są piątki. Ja to pierwszy raz poczułem w 2017 roku. Nie wiedziałem, jakoś nigdy to do mnie nie dotarło, jak to wygląda, ale ich jest, powiedzmy, jedziesz te 4 km, czy tam 5 w dół i na całej trasie są kawalkada kibiców z lewej, z prawej strony, z flagami, czy tam automobil klubu, czy danych zawodników. No i żeby przybić piątkę, pomachać. No coś fajnego. Dlatego zapraszam, żeby to poczuć. Tak, koniecznie. Przypomnijmy, jest Limanowa, jest Sopot, jest Banowce. Tak, i Korczyna. Powiedz jeszcze o wyścigu górskim. Bardzo cię proszę, bo to może trzeba przypominać, trzeba tak jakoś przybliżać ten sport. Wyścig górski ma jedną w sobie zasadę. On nie musi być w górach, bo tutaj padło słowo Sopot, tak jest. Miasto Sopot. Więc na czym polega wyścig górski? Zasada podstawowa jest taka. Wyścig górski polega na tym, że start musi być dokładnie, pamiętam, bodajże 50 metrów niżej na poziom morza, niżej niż meta. I może się odbyć de facto wszędzie, gdzie znajdziemy odpowiednią trasę. Czasami nawet to jest naciągane, na przykład na Słowacji w zeszłym roku, w związku z specyficznym zeszłym roku, wyjątkowo dalej mamy okres pandemii, a zeszły rok był jeszcze ciekawszy. Zrobili Słowacy na Słowakeringu, na torze po prostu wyścigowym, wyścig górski. Tam są takie, nie wiem, czy byłeś na Słowakeringu? Nie. Tam są takie specyficzne hopki przewyższenia. Pod te różnice wzniesień, tak? Więc to jest zasada. Start niżej, meta wyżej. Jest to trasa zazwyczaj. Tak mówię, zazwyczaj właśnie Słowakiering, zeszły rok Słowacji, inaczej. Jakaś publiczna, która jest drogą publiczną na co dzień, zamykana na ten okres weekendowy. I ona jest sprzeczna, tak jak już rozmawialiśmy. W weekend się odbywa w Polsce, w wyścigach naszych polskich, dwie eliminacje. Sobota jedna eliminacja, niedziela druga. W sobotę mamy 3 podjazdy treningowe bądź zapoznawcze, jest to różnie zwane. 2 wyścigowe, w niedzielę już są tylko 2 podjazdy treningowe, zapoznawcze i 2 wyścigowe. Osobna eliminacja sobota. Kolejność, w jakiej startujecie, decyduje co? Kolejność jest o tyle ustalana dzień wcześniej, powiedzmy, według kategorii, grup i klas. Mhm. Ma to znaczenie czasami, bo powiedzmy, jeżeli wyścig odbywa się na południu, no okej, okay, ale jeżeli ty, Paweł, jedziesz i wygrywasz, twój przeciwnik chce jechać drugi, mówi, ja jadę za pan. Kto decyduje? Bo są kwalifikacje, o tak zwane pole position w normalnym wyścigach. Tu nie. Tutaj generalnie ustalane są zasady według tak jakby obecnych twoich wyników w danej klasie. Podział na klasy i twoje miejsce w klasie. Ma to znaczenie na przykład tak jak mamy klasy, ale na przykład już klasy te ośki, nie ośki, czyli RWD, FWD, są rozrzucone po różnych klasach. W tym momencie na przykład część może pójść po suchym, część może pójść, następna grupa, powiedzmy, jadąca pół godziny, później jedzie już po mokrym. No wtedy to niestety, no złośliwość przyrody. Trzeba sobie dawać radę. Tak, trzeba sobie dawać. No tak jest, raz na wozie, raz pod wozem. Ale to mówię, jest na tyle regulamin ułożony, że dla wszystkich równo. To po prostu raz. Paweł, na wyścigach płaskich 181 zawodników się zgłosiło, 32 w wyścigach, nie będę o tym mówił, zaraz powiem, do czego zmierzam, 32 w wyścigu dwugodzinnym. Okres pandemii mile mnie zaskoczył. A jak tu powiedziałeś Madziarę, to on to może potwierdzić, tak właśnie było w Poznaniu. A jak jest w wyścigach górskich po okresie pandemii? Czy powiedziałeś o jednym nowym zawodniku w twojej klasie, właśnie Madziara, ale czy jest więcej zawodników w trudnym pandemii, czy widać trochę spadek uczestników? Wydaje mi się, że utrzymało się konstant. A, no to dobrze. Nie jest źle, na pewno nie ma odpływu. W zeszłym roku rozmawialiśmy już o tym, było ewidentnie mniej zawodników, to był szalony, specyficzny rok. Teraz ewidentnie widać, że ci zawodnicy, niektórzy, nie wszyscy może wrócili, ale doszło sporo nowych, więc na przykład tutaj by było na wyścig na Limanowo, myślę, że będzie te 90 pod setkę na pewno będzie zgłoszony. Nie wiem, dzisiaj mam nadzieję, bo lista była zamknięta zgłoszeń w poniedziałek, to dzisiaj może już będzie opublikowana wstępna lista startowa, czy tam lista zgłoszeń, będziemy wiedzieli. Czyli spodziewasz się, jakby nie było, dość sporej liczby uczestników, a to są czasowe roby, to ty startujesz w Europie jeszcze z europejską czołówką? Tak, no w tym momencie bym mógł... No ale europejska czołówka, dobra, Limanowa, potem gdzie musisz jechać, żeby z europejską czołówką wziąć rewanż? Banowce są eliminacją, z tego co kojarzę. Wrzesień?
We wrześniu, no w tym momencie, nie, no w tym momencie, wiesz, oni też jadą dalej, ja nie brałem udziału, no to dwie eliminacje, ale zawsze, wiesz, to tak jakby taki trochę też prestiż, jednorazowy nawet, po wziąć udział w Mistrzostwach Europy, no brałem nie tylko w Mistrzostwach Polski. Dokładnie, nie planuję, nie planuję jechać całego cyklu, koledzy na zaplanujesz przykład... Zaplanujesz w tym sezonie, jak z nimi wygrasz. Kolega Duboj na przykład w tym roku nie zrezygnował z Mistrzostw Polski, jedzie tylko cykl europejski, nie? Gdyby ktoś jeszcze chciał się dowiedzieć, to mówiliśmy o samochodzie Porsche 944, jeszcze tylko jedną moc silnika, jaką masz, jaki to jest silnik. To jest 2,5 turbo, moc się niestety nie zmieniła, miało być więcej, zostaliśmy na tym samym poziomie 380 koni w tym momencie. Na Limanowo splanowane jakieś poprawki, może 10% uda się dołożyć. Dziękuję Paweł Wójtowicz. Dziękuję. Razem z nami, proszę Państwa, mówiliśmy o wyścigach górskich, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Limanowa najbliżej. Wszystkiego dobrego, ja zapraszam na kolejne Motosport, Motoprzygoda i mam nadzieję, w końcu powiemy o punktach, w końcu powiemy o różnicy, na jakim miejscu jesteś, jaka była i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trzymam kciuki za to, żeby ten samochód poszedł tak, jakbyś sobie tego życzył. Wszystkiego dobrego, zapraszam na kolejny program. Dziękuję.